Siema, z tej strony Kajot, a dzisiaj jak zwykle będę grał w gry. Tym razem mamy przed sobą grę indie. Wybaczcie, że musiałem się chwilę zastanowić, ale przecież cały czas zmieniam gatunki gier. No oczywiście, jakby ktoś się zastanawiał, to był taki szybki żart. Ale już na poważnie, dzisiaj będziemy ogrywać demo gry o nazwie Lysara Summit Kingdom. I zanim jeszcze zaczniemy, powiem, że ta gra mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, bo mi się grało w nią przyjemnie. Jak nie jestem fanem gier ekonomiczno-strategiczno, budowania miasta i tak dalej, to ta gra mnie w sumie wciągnęła i tak bardzo mocno, nie powiem. A poszedłem sobie całe demko do końca. Szczególnie końcówka daje... Końcówka daje taki fajny pokaz nad o tym, co może gra sprawiać i co może prowadzić do tego, dlaczego powinniśmy się pośpieszyć, prowadzić jakieś nasze miasteczko, ale o tym, co się w tej grze robi, za chwilę. Gra polega na tym, że po prostu budujemy sobie miasto na górze. Tu sobie tam... tu sobie zminimalizuję samouczek. No i mamy tylko jedną górę, jeden samouczek, nic się nie zmienia, nie możemy sobie wybrać. Ale mi się zdaje, że to jest w sumie taka dobra pokazówka o tym, o czym ta będzie gra. Jak widzicie, mamy sobie górę, budujemy sobie, musimy na początku pewnie zbudować na nim mieszkańców, pewnie jakiś rynek, miasta i tak dalej, jak wszyscy się zastanawiacie, jak w każdej grze tego typu. Tu widać można jakieś żyły, pewnie będą jakieś kopalnie, tu są jakieś drzewa, pewnie będzie można jakoś je ściąć i tak dalej, ale im wchodzimy wyżej, tym jest mniej terenu, już są jakieś minerały, są jeszcze jakieś kolejne minerały, może jeszcze jakieś kamienie, żelazo, aż w końcu wchodzimy na szczyt. I gdzieś tutaj jest szczyt, właśnie ten, jest śnieżna pokrywa, która sprawia, że gra przestaje być taka bardzo lightowa. Bo tu w czasie tego, jak będziemy grać, będzie nam się gromadził śnieg, który po prostu sprowadzi do lawiny śnieżnej, przez co na przykład pod koniec tego materiału jeszcze zobaczycie, jak się sprężył. Pod koniec materiału zobaczycie, że po prostu dostajemy lawinę i po prostu nam niszczy połowę miasta, którą mamy. Przez co mi się bardzo spodobał ten koncept. Jeszcze twórcy obiecali, że będziemy mogli jakieś super takie epickie budynki budować. Przez co gra na pewno mi się spodoba. Tutaj będziemy mogli sobie odblokować jeszcze parę rzeczy, pewnie oczywiście będzie więcej góry, ale raczej nie będę jakoś tak nie będę się bardzo rozpowiadał o tej grze, bo już nie będę w 100% obiektywny, bo gra po prostu mi się spodobała. Marketplace, jedziemy. Denerwuje mnie, że to nie mogę pominąć ze samouczka, to taki lekki minus. Jak w każdej grze po prostu budujemy ścieżkę, mamy marketplace'a, naszą osadę, radę miasta, czy jakbyś tego nie nazwać. Tutaj co? Budujemy domki? No muszę klikać, żeby tam było, więc wiecie. Jak będzie, zbuduję domki, lecimy. Proste ścieżki, nic takiego trudnego, skomplikowanego. Mieszkańcy. To co zobaczyłem w tej grze, że tutaj możemy sobie zwiększyć czas, ale nie wiem po co mamy sobie zwiększyć czas na razie, nie znalazłem jakichś do tego powiązań. Tak. Tu domki polegają na tym, że mamy poziomy tych domków, no maksymalnie na razie to jest w demo, to jest poziom trzeci, ale żeby ulepszyć poziom, to każdy domek ma swoje, bo są różne rodzaje domków, w sensie podzielone na klasy, to jest klasa artystów, jakichś takich artystów, lowborn, wieśniaków i jeszcze tam jest klasa mnichów. Są tutaj domki, klasa artysty, mnichów i tutaj jest zwykłych. Do tego są jeszcze jaki, czyli takie jakby nasze konie pociągowe. Albo lepsze jaki, ale to już mniejsza o tym. Jako, że to jest gra w takich bardziej klimatach wschodnich, to da... Chciałem powiedzieć darma, ale to jest bardziej takie buddyjskie podejście do tego świata, przez co taki będzie bardziej taki klimacik, że tak nie powiem. Miejsce modułów tutaj musimy stworzyć, czyli kościółek w wersji katolickiej. 36, zbudowałem o jeden domek za dużo. Właśnie, gra nam wszystko tutaj tłumaczy. Wszystko jest dobrze, bardzo dobrze wytłumaczone w tym demku, po prostu trzeba trzeba poczytać. Każdy domek ma tutaj właśnie swoje wymagania, tutaj spełniłem dwa, stawiając kapliczkę.
Teraz jak zawsze musimy postawić jakieś żarcie. W tym wypadku będzie to... I też bardzo mi się podoba interfejs, że mamy tutaj domki, tu mamy żarcie, tu mamy budynki takie, budynki religijne, tutaj będą jakieś magazyny, a tutaj będą takie wytwórcze produkcje. Tutaj są ścieżki, tu są przełęcze nad przepaściami, a potem tutaj jest przejście od góry do dołu. To też jest fajnie zrobione mi się. Kurde, nie powinienem takich powtarzać tych samych słów używać. Kolejną rzeczą, którą zauważyłem, że każdy budynek produkcyjny ma określoną odległość, którą musi być postawiony od naszego głównego budynku. W tym wypadku, jak postawiłem tutaj, to ta farma kuły na produkowanie jaj nie będzie miała zasięgu, przez co będę musiał rozburzyć. Na razie nie ma jakichś zasobów, więc po prostu to jest taka bardzo chillowa ta gra, mi się zdaje. No i postawię. I to, co mi się spodobało w tej grze głównie, to że jakie ciekawe ciągi produkcyjne możemy stworzyć. Że na przykład tutaj sobie od razu postawię ścieżkę, jakbym chciał sobie tutaj hajdować. I to zburzę na razie. Tutaj burzenie na razie w demo nic nie czyni złego nam. No właśnie, tutaj tak dobrze możemy sobie zabudować, że budujemy sobie takie ciągi produkcyjne, przez co te tutaj będą prowadzić mi jajka do tego. I tylko w tym obszarze, który jest podświetlony tutaj na zielono, mój marketplace, czyli mój główny budynek, będzie dostarczał to żarcie do tych moich obywateli nieszczęsnych. Tutaj mam jedną spełnioną potrzebę. Jeszcze kolejne tutaj mają wymagania. Tutaj nie jest na razie pokazane w demie, ale mi się zdaje, że po prostu powinny być jakieś zasoby, albo przynajmniej być jakiś typ związany, że z zarządzania zasobami, bo gra wydaje mi się na razie za łatwa. Bo nawet ja, który nie jest jakoś zbytnio zainteresowany tego grami i wyspecjalizowany, uznaję to, że to jest bardzo proste. Po prostu możemy stawiać w nieskończoność. Kolejny budynek to jest Sampa. Nie mam pojęcia, co to jest, więc nie będę kaleczył i wymyślał. Tu są potrzebne nam jaki, ale już to stawia się. A postawię tutaj, niech będzie. Tu robimy sobie ciąg z tutaj i teraz gra nam mudu. Nam daje, że oprócz ludzi musimy mieć jeszcze jaki, nasze konie pociągowe. I farma jaków jest o tyle spoko, że po prostu automatycznie się uzupełnia. A widzicie, tutaj jest to pokazane, że mamy tylko 20%, więc powinno się od razu przydać, żeby zbudować kolejne pole, żeby dostarczać tutaj. I już mamy 40% i potem kolejne. Widzicie, już mamy podświetlone, że wszystkie potrzeby spełnione są na ten poziom, przez co nasze domki mogą zostać ulepszone. To jest bardziej, gra polega bardziej na zarządzaniu ograniczoną liczbą przestrzeni niż zarządzaniu zasobami. Tu ulepszamy, ładnie wygląda, nie mogę na razie powiększyć i zwiększyć odległości albo zbliżyć odległości. Ale że jako to jest demo pokazówkowe, to nie uznaję na razie tego za błędów. Bo tutaj ulepszyliśmy domki, to domki się rozrosły, tak widzę, że tu są jaki. No i kolejna zabawa, bo jeżeli byśmy zaczynali tylko tutaj, w miejscu, gdzie nic nam nie może się stać, i nawet nie może nas lawina dosięgnąć, to by gra była za łatwa. Dlatego musimy przechodzić od pola do pola. W tym przypadku tutaj. Sobie ustawię. Tutaj i przejście, mamy most. Tu jest jeden most, tu jest drugi. I lecimy. Ale oczywiście, jak powiedziałem, że marketplace to jest najważniejszy budynek na razie dla nas. Tu powinienem jakoś tak kwadrat wokół tego marketplace'a zbudować, żeby było najbardziej optymalnie. W sumie nawet mogę to zrobić. Załóżmy, że gdzieś tutaj. Marketplace. O tak. Więc musimy stawiać kolejne marketplace'y. Nie wiem, czy wam to przeszkadza, że wplątuję tak bardzo język angielski do języka polskiego. Tak wplątywanie dziwne, nie wiem.
Mi to osobiście nie przeszkadza, ale pewnie zależy od osób. Co tu? A właśnie, to jemu zresztą muszę zbudować. Domki artystów, a jak mówiłem, żeby... Raz, dwa, trzy. I raz, dwa. Tak. I teraz muszę je ulepszyć. Na poziom drugi. Niech będzie tutaj jakoś. Nie wiem, jakoś tak bardzo... Czerpię jakąś taką małą przyjemność z tego, że tak sobie postawię tutaj takie domki. O tak. A tutaj będzie coś zbudowane dalej. Tutaj jakieś przejście się zrobi do góry, czy coś takiego. Tu dostajemy kolejną dystrybucję żywności, bo to... Tutaj nie pokazuje nam, żeby będą chcieli, ale tutaj... Sej ma większe zapotrzebowanie, bo zapełnia dwie kratki z sześciu w domach artystów. A żeby jakoś to pokazać dobrze, to jeszcze może zbuduję... tutaj. Domek nisko urodzonych ma tylko... Ma też 6 w sumie kratek. Ma 6 kratek, a ten ma też 6 kratek. Ciekawe. Ale to tutaj masz więcej, dobra. Nie będę się jakoś odwodzić, bo chcę pokazać... Lekki spoiler. Chcę pokazać... Zamieć. To postawię od razu dwie. Lecisz tutaj, lecisz tutaj. I teraz muszę spełnić potrzeby, stworząc... Fajmy jaków. Na razu postaw dwie. Bo już wiem, co się będzie działo w przyszłości. To jest za mało, tak? Mało jaków mam. A. Bo się jeszcze zastanawiałem przed chwilą. Hodowla jaków zajmuje za zbyt dużo przestrzeni, więc po prostu ją postawię gdzieś dalej. Na przykład gdzieś tutaj. Łatwo. Bo w takim skoncentrowanym miejscu powinienem stawiać takie najważniejsze budynki, żeby wszystko mi łapało. To jest... A, łaźnia. Łaźnia łapie mi wszystkie budynki, więc jest dobrze. I powinienem postawić może jeszcze... jakiś budynek modlitewny. Może gdzieś tutaj? A, niech będzie tutaj. Mają jedną z modlitwą, jednym z łaźnią, jednym z żarciem. To jeszcze przyda się jakieś może żarcie kolejne. Na przykład hodowla jajek, hodowla kury. I tak, żeby ledwo łapało. Bo miejsce jest ważne. I tutaj mogę wszystkich sobie ulepszyć na drugi poziom. Ładny interfejs, ładnie podkreślony jest. I wszyscy są na poziom drugi. Nawet więcej ulepsza, niech będzie. I tutaj gra nam mówi, że idziemy na kolejny poziom. Kolejna mechanika zaraz będzie. Właśnie. Że jak gra ma różne rodzaje poziomów, to na każdym poziomie różne surowce będą miały różną wartość. W tym wypadku gra nam mówi, żeby zbudować pszczelarzy. Od razu postawię paru pszczelarzy. No jak nie kosztują mnie surowców. I tutaj muszę postawić zasoby. Postawię od razu dwa, bo nie wiem, czy wszystko mi złapie. Wszystko mi łapie. To drugie będzie do kopalni może z miedzi. I tutaj musisz wysłać do jednego. I tu wysłać do drugiego jeszcze. Mam dwa uzupełnione i tutaj daję. Tak, żeby było mniej więcej porówno. Tu więcej. Nie, tutaj więcej. Niech będzie na razie tyle. I tu mamy wszystkie spełnione potrzeby i tutaj nasze domki... Nasze domki mają tutaj spełnioną potrzebę miodu. I te domki też mają spełnioną potrzebę miodu? Dokładnie, mają spełnioną potrzebę miodu, tylko... To jest jedna tylko potrzeba taka miodu, a tutaj jeszcze powinna być...
Tutaj postawię jeszcze łaźnią. Niech będzie. Tu mi się niestety nie zmieści, więc tutaj zepsułem. Ale to nie szkodzi. To postawię palmy kurczaków inaczej. Jest tutaj zaspokojone potrzeby i tutaj łaźnia pójdzie. A, optymalna. Optymalna budowa. Bo potem będę miał misję, żeby uzupełnić wszystkie domki na poziom trzeci, żeby po prostu było tak widoczne. Dlatego chcę teraz to już zrobić. Nawet zanim gra mi to powie. Tutaj sobie postawię kopalnie odkrywkowe. A teraz o 3, bo szydło, czemu by nie? Raz. 2. 3. Za mało jaków, więc trzeba dostawić jaków. I za mało pracowników niskiego pochodzenia, tak? No to lecimy z nimi. A ciebie przy okazji mogę ulepszyć. Ciebie nie łapie, żałuj się. Niech będzie. Not in range of any marketplace. To ciekawe. A to też powinienem zwracać uwagę. Więc tutaj postawię jeszcze kolejnych nisko urodzonych. Ciebie jeszcze ciebie zniszczę. Nie, tutaj już jest za daleko. Więc tutaj powinien jakiś budynek produkcyjny być. No właśnie, tutaj jedziemy dalej z produkcją miedzi. Łapię wszystkich? Niestety nie łapię wszystkich, ale tutaj łapię wszystkich, więc tutaj. Tutaj raz. Ej, tutaj to leci do drugiego magazynu. Widzicie, ten magazyn jest źle postawiony, więc trzeba zbudować kolejny. Tutaj? Łapię. Ty wtedy wyślesz to. Mówiłem, ciągi produkcyjne. Raz, dwa. Mam tylko 15 pociągowych, ale to spoko. Dobra, jestem na zero. Tu się to powoli gromadzi. I jak mówiłem, mam zadanie ulepszyć 20 domów do poziomu trzeciego. Tutaj postawię od razu dwa. Wysyłasz tutaj. Raz, dwa. Tutaj brakuje ci czego? Brakuje ci kopera. Tu brakuje ci jaków. Ładnie, że to się wszystko tak powiększa, co? Brakuje artystów jeszcze. Więc domki z artystami. Naraz, naraz. To wysyłasz tutaj, to wysyłasz tutaj. I jaki? Wysyłasz raz. Wysyłasz dwa. To w sumie nie powinienem tego ulepszać, ale... Już jestem... dobrze zorganizowany. 10. Ej, mam 67 artystów. Artystów, tak będę ich nazywał po prostu. Tu brakuje miedzi, ale na to chyba nic nie poradzę. Bo wszystkie kopalnie miedzi zużyłem. Więc powinienem tutaj zburzyć ten domek artystów. Nie, nie. Niech będzie. Miedź to zmniejszę. Miedź tutaj. Jest dobrze. Chyba tutaj łapiesz wszystkich. Tu potrzebujesz jeszcze oświecenia. Ty chłapiesz? Okej. Okay. Ciebie na dwójkę i tobie brakuje jeszcze sera. Oto sera. Masz tutaj. Wysyłasz ser tutaj, a ciebie wysyła. Zasięg. To powinienem jakąś duszkę pewnie zbudować.
Może tutaj, o. No nie złapiesz niestety. Ale tak jakoś na dziś, tak jakoś dziwnie. I ty wyślesz tutaj, nie. Problem. Problem, bo tutaj źle się zabudowałem i są takie małe problemy. Ale to nieważne, za jesteś na to poradzę. Seja miałem zbudować, tak? Daj, spróbuję jakąś produkcję Seja. Tu łapiesz na szczęście. Jakbyś nie opadł, dopiero by były problemy. I tutaj mogę już wszystkich ulepszyć na poziom trzeci. Lecimy. Skończyło mi się żelazo, ale mam misję, żeby ulepszyć na poziom trzeci po prostu. Mam jeszcze za mało Seja. Ale to już jest ostatni region, dostałem budynek funkcjonalny, specjalny, jakby tego nie nazwać. Tu pewnie powinienem zbudować kolejną kopalnię miedzi. O tutaj na przykład pewnie, ale to już musiałbym się jakoś rozbudowywać. Za dużo mieszkańców sobie zabudowałem, dostałem. Tutaj jakąś dróżkę chciałem poprowadzić, o najbliżej jak się da, tutaj.